tym odcinku przedstawię Wam ciekawy układ scalony, oznaczony jako TL-431. W poprzednim odcinku zapytałem Was, czy istnieje stereofoniczna, czyli podwójna wersja układu LM3886. Owszem, istnieje i ma ona oznaczenie LM4780, jak słusznie zauważyło wielu z Was. Jednak ta wersja nie ma parametrów ściśle takich samych jak dwa osobne układy LM3886. Moc wyjściowa jest nieco mniejsza niż dwóch osobnych układów i wynosi 2×60 W na obciążeniu 8 ohmów. A zniekształcenia nieliniowe są nieco wyższe i przy mocy bliskiej maksymalnej wynoszą około 0,5%. Moc 2×60 W układ osiąga przy zasilaniu go napięciem plus minus 35 V na impedancji 8 ohmów. Układ może pracować także w trybie mono, w układzie mostkowym i w trybie paralel, czyli w trybie równoległym. Produkowany jest on w 27-nóżkowej obudowie typu TO220. Tyle w temacie zagadki, teraz powracamy do tematu głównego, czyli układu TL-431. Układ ten jest programowanym źródłem napięcia referencyjnego. Dość poważnie to zabrzmiało, ale można również powiedzieć, że jest on także programowaną diodą Zenera. To już brzmi lepiej, bo czym jest dioda Zenera, to już wiemy z poprzednich odcinków. Często w czasie konstruowania urządzeń potrzebne jest nam jakieś źródło stabilnego napięcia referencyjnego, napięcia odniesienia, które nie będzie nam się zmieniało ani pod wpływem temperatury, ani w jakimś zakresie pobieranego prądu. Przykładem może być prosty zasilacz stabilizowany, gdzie źródłem takiego napięcia jest właśnie dioda Zenera. No to skoro mamy diodę Zenera, to po co nam takie układy jak TL-431. Diody Zenera mają pewne określone wartości napięć pracy, np. 5 V, 6,2 V, 10 V itd. A co jeśli będziemy potrzebowali np. stabilnego napięcia odniesienia o wartości 7,8 V? Trudno byłoby dobrać diodę Zenera o takim napięciu. I tutaj z pomocą przychodzi nam właśnie układ TL-431. Potrafi on wytworzyć praktycznie dowolne napięcie odniesienia, oczywiście w pewnym zakresie. Układ ma tylko, jak widzimy, trzy wyprowadzenia. Są to anoda, katoda, tak jak w zwykłej diodzie, oraz trzecie wyprowadzenie oznaczone jako ref. Rozmieszczenie wyprowadzeń widzimy na rysunku. Tutaj mamy wersję układu zamkniętego w plastikowej obudowie TO92, w takiej samej jak tranzystory małej mocy. Podając odpowiednie napięcie na wejście ref, możemy regulować napięcie Zenera, jeśli tak można powiedzieć. Można to zrobić przy pomocy dzielnika napięcia złożonego z dwóch rezystorów, tak jak tutaj widzimy na rysunku. I w ten oto prosty sposób otrzymaliśmy regulowaną diodę Zenera, właściwie diodę z regulowanym napięciem Zenera. Tutaj te dwa zaciski jakby reprezentują zastępcze zaciski diody Zenera. Układ taki jest dobrym jej odpowiednikiem, a ponieważ prąd potrzebny do polaryzacji wejścia ref jest nieznaczny i wynosi tylko kilka mikroamperów, wartości rezystorów tych w dzielniku mogą mieć duże wartości. Stabilność napięcia takiego układu jest bardzo dobra, zarówno dla zmian temperatury, jak i zmian prądu obciążenia i wynosi tylko kilka miliwoltów. A o jakim zakresie prądu mówimy? Otóż prąd ten powinien zawierać się w granicach od 1 mA do maksymalnie 100-150 mA. A maksymalna rozpraszana moc w układzie to około 770 mW. Rezystancja dynamiczna układu wynosi tylko 0,22 Ohma. Co to oznacza? W praktyce to oznacza, że w zasadzie w całym zakresie prądu pracy układu TL-431, zmiany stabilizowanego napięcia są pomijalnie małe. Zastanawiacie się na pewno, jakie napięcie minimalne może stabilizować układ, czyli jakie może być nam najmniejsze napięcie Zenera, czyli wtedy, kiedy zewrzemy wejście ref do katody. Otóż dla układu TL-431 wyniesie ono około 2,5 V. W zależności od egzemplarza rozrzut ten może wynieść 2%.
To minimalne napięcie wynika z obecności napięcia wewnętrznego, napięcia referencyjnego, znajdującego się w środku układu. Natomiast napięcie maksymalne pomiędzy katodą a anodą, jakie możemy przyłożyć, wyniesie 37 V. Układ TL431 jest oczywiście w rzeczywistości układem scalonym o trzech wyprowadzeniach. I tak wygląda jego schemat wewnętrzny. Składa się on, jak widać, z kilkunastu tranzystorów, dwóch diod i kilku elementów pasywnych. Natomiast tutaj widzimy zastępczy schemat blokowy układu, na którym widać wyraźnie wewnętrzne źródło odniesienia, w tym przypadku o wartości 2,5 V. Narysujmy sobie jakiś układ, w którym można by zastosować TL431. Tutaj mamy taki przykład. Jest to zasilacz regulowany, o regulowanym napięciu, oczywiście w pewnym zakresie. Widzimy, że regulowana dioda zenera, czyli nasz układ TL431, znajduje się w obwodzie bazy tranzystora tego regulacyjnego, który jest właściwym regulatorem napięcia wyjściowego zasilacza. Dzielnik polaryzujący wejście REF układu jest złożony z rezystorów R2 i R3 oraz rezystora nastawnego, z pomocą którego możemy w pewnym zakresie zmieniać napięcie wyjściowe. Oczywiście za pomocą doboru elementów dzielnika można to napięcie zmieniać, również można byłoby zmieniać w szerszym zakresie. Taki zasilacz ma bardzo dobre parametry, a zwłaszcza stabilne napięcie wyjściowe dzięki obecności właśnie naszego układu TL431. Za pomocą naszego układu możemy również zbudować sobie precyzyjne źródło prądowe, na przykład takie jak na rysunku. Rezystor R ma małą wartość, spadek napięcia na nim powoduje samoczynną stabilizację prądu wyjściowego poprzez polaryzację wejścia REF układu TL431. Oczywiście wartość tego stałego prądu zależy od wartości rezystora R. Jeszcze innym zastosowaniem może być aplikacja symulująca diodę zenera dużej mocy. Dzielnik napięcia złożony z rezystorów R1 i R2 ustawia tutaj napięcie zenera, jeśli tak można powiedzieć, takiego układu. Oczywiście wirtualną katodę takiej diody mamy tutaj, a anodę tutaj. Moc takiej symulowanej zenerki zależy od mocy tranzystora T2, który w przypadku potrzeby można zamontować na radiatorze, co polepszy jej chłodzenie. A jak obliczyć napięcie zenera dla takiego układu? Oto właśnie mamy wzór. Widać, że zależy on głównie od wartości rezystorów w dzielniku oraz napięcia referencyjnego układu TL431. Istnieją także pewne odmiany układu TL431, takie na przykład jak TLV431, którego napięcie wewnętrzne referencyjne wynosi nie 2,5 V, tak jak dla wersji zwykłej, a 1,24 V oraz napięcie maksymalne pomiędzy katodą a anodą wynosi tylko 7 V. Natomiast wersja TLVH431 ma napięcie wewnętrzne referencyjne także 1,24 V, ale maksymalne napięcie prasy wynosi już tutaj 20 V. Również w ramach podstawowej serii układów, czyli w ramach serii TL431, występują pewne odmiany zakończone literami na końcu oznaczenia. Na przykład wersja TL431A ma mniejszy rozrzut napięcia referencyjnego wynoszący 1%. Wersja bez litery na końcu ma go na poziomie 2%, a czasem większym. Wersje z literą B na końcu mają jeszcze mniejszy rozrzut tego parametru, około 0,5%. Występują też wersje z innymi literami na końcu oznaczenia. Odnoszą się one głównie do zakresu temperatur pracy układu. Szczegółowe dane można znaleźć w notach aplikacyjnych układu TL431. Natomiast układ TL432 jest wersją układu TL431, ale o innym porządku wyprowadzeń w obudowach. Zazwyczaj zamienione są wyprowadzenia katody i wejścia REF, ale nie zawsze, dlatego najlepiej to sprawdzić, zanim zamontujemy układ w urządzeniu. A jeśli rozmawiamy już o obudowach, w których montowany jest nasz układ oraz jego odmiany, to oprócz wspomnianej już obudowy TO92 są to również obudowy trzynóżkowe do montażu powierzchniowego, takie jak SOT89, SOT, czyli SOT23-3, pięcionóżkowa SOT23-5, sześcionóżkowa SC70 oraz ośmionóżkowa SOIC8 i TSSOP8.
Istnieje również oczywiście wersja przewlekana w obudowie Deep 8. Układ ma nadal 3 wyprowadzenia w każdej z tych wersji obudowy, ale niektóre nóżki obudów są albo zwielokrotnione, albo po prostu nieużywane. Szczegółowe info można uzyskać oczywiście z not aplikacyjnych. To chyba tyle w skrócie o układzie TL431. Jest to bardzo popularny układ scalony. Można go spotkać w ogromnej liczbie przeróżnych urządzeń elektronicznych. Jest on nadal chętnie stosowany przez konstruktorów, mimo obecności na rynku nowszych, czasem dużo doskonalszych układów tego typu. Ale dobre parametry, niska cena oraz powszechna jego dostępność w wielu rodzajach obudów powoduje, że jego popularność nie spada. A teraz zagadka związana z naszym układem. Narysowałem taki oto schemat z układem oczywiście TL431. Pytanie brzmi, do czego on może się przydać? Odpowiedzi udzielamy w komentarzach. Ten odcinek nagrywałem jeszcze w roku 2015, teraz mamy już nowy rok, 2016, i przy okazji chciałbym złożyć Wam życzenia wszystkiego najlepszego w tym nadchodzącym roku. Trzymajcie się i do następnego razu. Jeśli odcinek się podobał, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale, no i subskrybowania go. Na Kapsel można zamawiać koszulki i gadżety z logiem Reduktor Szumu. Wpadnijcie na nasz profil RS Elektronika na Facebooku. Piszcie do nas na adres reduktorszumu@gmail.com, jeśli macie pytania. No i zapraszamy na kolejne odcinki.